syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Jeśli syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolny będziesz. I to jest prawdziwa wolność, jedyna wolność. Świat daje wolność, tak powiesz, jestem wolny. Ale ta wolność jest złudna i to jest tylko iluzja. I wiem, co mówię, bo sama tego doświadczyłam. Żyłam w takiej iluzji wolności. Robiłam, co chciałam, nie patrzyłam na konsekwencje. Robiłam, co chciałam, nie liczyłam się z nikim. Byłam uzależniona przez połowę swojego życia od pornografii. Byłam uzależniona od seksu, byłam uzależniona od pornografii, od narkotyków. Żyłam w iluzji i myślałam, że jestem prawdziwie wolna, że to robię, ale tak naprawdę to zniszczyło moje życie. To niszczyło dzień po dniu moje życie. Nie potrafiłam sobie poradzić. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić. I przyszedł taki dzień, kiedy moje życie w ogóle straciło sens, jakikolwiek sens. I zawołałam do Boga, do Jezusa. Jeżeli jesteś, to przyjdź, zmień moje życie. Zmień moje życie, bo ja nie potrafię inaczej. Chciałabym chociaż jeden dzień, żeby było normalnie. I wiecie co? On przyszedł. Przyszedł do mojego życia, do największego gówna, w którym byłam. On przyszedł i uwolnił mnie. On mnie wyswobodził, prawdziwie mnie wyswobodził. Dlaczego to mówię? Wiem, że wielu ludzi jest w tym miejscu, w którym kiedyś ja byłam. I chcę wam powiedzieć, że jeśli syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolny będziesz. Wolność, prawdziwa wolność jest jedynie w Jezusie. Jezus przyszedł na ten świat, dał swoje życie, zmarł na krzyżu i wykonało się. Ty już nie musisz zasługiwać. Jeżeli jest cośkolwiek w twoim życiu, co cię obciąża, co cię zniewala, możesz być wolny, przyjmując to, co Jezus uczynił na krzyżu. Hallelujah.